także rozcerowane. Czy to już wystarczy, byśmy przystąpili do głosowania? Czy... Aha, proszę, czy Pani Radny? Jedno zdanie do Pani Mecenas i jedna propozycja i zaczynamy ten temat. Pani Mecenas, nie wiem, czy znalazła Pani taką ustawę, która wskazuje, że pracownik socjalny. Może ja zadam pytanie inaczej. Proszę o ciszę Panowie, proszę to głosowanie radnego. Ja prosimy zająć miejsca. Jest Pani Mecenasem, ma Pani taką sytuację, że pracownik socjalny prosi Panią o złożenie wniosku w imieniu, do kogo, no na przykład zastrajkowały, a nie powinny, dostały zastrajkowanie, tak? Do kogo Pani, może inaczej, kogo Pani wyskarżyła? Powiem tak, w ten sposób połączamy, że nie rozmawiamy, dlatego że pracodawcą jest GOPS. Okej, dziękuję. Nie rozwijając tego tematu. Panie Przewodniczący, w związku z tym, z tego, że jest trochę tych zmian, chciałbym zaproponować jedną główną, ważną zmianę, żeby nie kolidować, ewentualnie nie kolidować, bo ani Pani Mecenas, ani ja nie twierdzimy, że to jest w 100% źle, bo nie jesteśmy sądem najwyższym, ale proponowałbym o wyrzucenie z rozdziału 3 organizacja ośrodka, paragraf 6 punkt 1, pracownicy ośrodka posiadają status pracowników samorządowych. Ten zapis do niczego nie służy w statucie, więc proponuję, a ze względu na swoją kontrowersyjność, zawsze możemy go wstawić po uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, ewentualnie przyjdzie. Chciałbym wnioskuję o to, żeby ten punkt wyrzucić ze statutu i głosować już nad poprawioną. Dziękuję. Jeszcze proszę Pani Mecenas się odniesie. Poprawka oczywiście musi być przegłosowana, natomiast jeżeli chodzi o moje zdanie, artykuł 123 ustawy mówi, że prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, 123 ustawy o pomocy społecznej. W mojej ocenie powinniśmy postawić odwrotnie. Jeśli będzie z wyroku wynikało, wtedy będziemy zmieniać. Czyli nie tak jak Pan proponuje, że dzisiaj mamy ustawę, która jednak w mojej ocenie mówi, że powinniśmy ich traktować jak pracowników samorządowych i tak też jest statut. Natomiast jeśli z wyroku będzie wyglądało inaczej, wtedy będę rekomendowała zmianę. Natomiast nie odwrotnie, tak? Czyli nie teraz zmieniać, a później zmieniać, jeśli będzie wynikało z wyroku. Oczywiście poprawkę musimy przegłosować, jeśli Pan będzie ją podtrzymywał, ale tak jest moje zdanie. Pani Mecenas, zbliżamy się do celu. Coraz bliższe mamy stanowiska, bardzo mnie to cieszy. Mimo wszystko jestem warunkiem, żeby nie poprawiać ewentualnie. Lepiej coś zawsze dopisać, jak poprawiać, bo to wtedy świadczy o naszych słabych kompetencjach. Więc podtrzymuję wniosek. Prosiłbym o wykreślenie tego spornego punktu, który de facto w niczym nie, ani nie zaburza organizacji pracy pani kierownik, ani nic nie daje pracownikom socjalnym, więc wniosek podtrzymuję. Dziękuję. Może Pan, Panie Przewodniczący, proszę o skończenie tej dyskusji. Przejdźcie do głosowania. Teraz można dyskutować o jednym i tym samym. Jeszcze ja tylko jedno pytanie krótkie. Pani Mecenas, czy tracą swoje prawa jakieś pracownicze z kodeksu pracy te panie? Gdyby był ten punkt, czy nie będzie tego punktu? To znaczy, z kodeksu pracy panie mają swoje prawa. Panie mają swoje prawa, jeśli uważamy ich za pracowników samorządowych, już tam mówię asekuracyjnie, żeby tu się pan nie denerwował, pan radny. Natomiast uważam, że na tą chwilę, ja tak bym też interpretowała raczej w tym kierunku tą ustawę. Natomiast to jest przywilej ustawowy, więc nie. To chodzi tylko o to, że tak jak mówię, do pewnego porządku, bo to mamy statut, żeby pracownik, jak go czyta, wiedział, jakie ma prawa, powiedzmy, to na tej zasadzie to już w ogóle nie mamy statutu. Tak? Mamy w różnych ustawach różne regulacje i tutaj chodzi o to, żeby to był taki
A, gdzie mamy zebrane to wszystkie... Ale ja jeszcze tak z doświadczenia, nie z teorii, tylko z doświadczenia. Zawsze nam prawnicy poprzedni, no nie pani, ale poprzedni tłumaczyli, bo już kontrolę prawników przeżyłem, że to, co jest w ustawie, nie trzeba zapisywać w statucie. Czy w statucie Rady Gminy, czy w statucie GOPS-u, ja tak mówię, co słyszałem do tej pory z praktyki. Znaczy tak jest oczywiście, że nie należy przepisywać zwrotów ustawowych. Natomiast pewne takie kluczowe kwestie powinny się pojawić. Jest to w mojej ocenie taka kwestia, która jest w większości statutów, przynajmniej ja się z innymi nie spotkałam. Jest to uważam coś, co daje pracownikom uprawnienie i do czego mają podstawę już jakby w tym akcie tej najniższej ramy, jakim jest statut i nadal jest się to. Oczywiście, że to nie stracą czasu. Dziękuję, proszę pani radna jeszcze. Panie przewodniczący, ja bym prosiła o po prostu stanowisko pozycji społeczno-gospodarczej, bo dyskutujemy, rozmawiamy i też tu jest ważny. Ale jeżeli jest Ja wiem, że jest poprawka i będziemy głosować nad poprawką, ale stanowisko też bym chciała... No to więc jak przegłosujemy poprawkę, będziemy żeby to też słuchać stanowiska przewodniczącego. Nie, no może stanowisko przed poprawką. Przed poprawką chyba decyzja. Żebyśmy wiedzieli, jak tam... To czy jeszcze pan radnemu może udzielę głosu, jeżeli chciałby powiedzieć coś i już przechodzimy do... Pani, tylko jedno zdanie. Ja tylko jedno zdanie. Będąc kilkunastu uczestnikiem Forum Pracowników Pomocy Społecznej, chcę tylko podkreślić rangę tego wyroku, tego uzasadnienia ewentualnego z takiej małej wielkicy, bo wszyscy pracownicy socjalni w naszym kraju czekają na to uzasadnienie, bo sytuacja pracowników socjalnych jest generalnie dramatyczna. To są ludzie, osoby wykształcone, które zarabiają niewiele powyżej najniższej krajowej, są pracownikami niedocenianymi i zwróćcie Państwo uwagę, chyba nikt z nas na sali nie chciałby się z takim pracownikiem zamienić na pracę. Także dlatego to uzasadnienie jest takie ważne i będziemy oczekiwać niecierpliwości. Dziękuję. Proszę jeszcze pani mecenas. To jeszcze taka wodza. Zgadzam się, że jeżeli to będzie precedens. To na pewno będzie moje spotkanie na skali kraju, z tym, że proszę pamiętać, że ono będzie, jeżeli ono będzie szło w tym duchu, bo to są już takie nasze dywagacje prawne, to ono będzie miało i dobre i dwie strony, bo to, że ktoś jest pracownikiem samorządowym, to stwarza też bardzo dużo przywilejów. Znaczy pod kątem kolegowania nie, natomiast pod kątem innym to jest to dużo przywilejów, także to jest już w ogóle nie do statutu, tylko taka nasza rozmowa. Dziękuję bardzo. Także proszę o opinię pana przewodniczącego komisji. Projekt uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wierzbicy. Członkowie Komisji Społeczno-Gospodarczej głosowali za przyjęciem wyżej wymienionych uchwały. Głosów za 5. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz... Czyli poddajemy pod głosowanie wniosek pana radnego Czarneckiego. Jeszcze raz mam go sformułować? Tak. Proszę sformułować. Wniosek formalny. Proszę o wykreślenie z projektu statutu w rozdziale 3 organizacja ośrodka, paragraf 6, 1 pracownicy ośrodka posiadają statut pracowników samorządowych. Proszę o wykreślenie tego. Dziękuję. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za? Za jest 4 głosy. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie, no, kto jest przeciw, tak? No to jak przeciw? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 głosów. Nie, wstrzymał się. To jest 8 głosów. Przeciw, 1 głos wstrzymujący. Czyli propozycja pana radnego nie przeszła. 4 za. Co nie znaczy, że jak będzie tak jak pani mecenas powiedziała, że to, będzie, to wszystko będzie. Czyli czytam uchwałę. Uchwała nr 18 przez 109 przez 2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13.12.2019 roku w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Paragraf 1. Przyjmuje się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wierzbica. Paragraf 3.
traci moc uchwały w sprawie przyjęcia statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej w Wielkicy nr 23 przez 174 przez 2012 z dnia 21 września 2012 roku. Paragraf 4. Statut niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przystępujemy do głosowania. Agnieszka Głoskowicz. Przeciw, 3 głosy, Damian Czarnecki, Kamil Nogaj, Małgorzata Niarska. Wstrzymuje się pan Marek Matejski. Czyli uchwała przeszła 9 głosami za. Organizacyjnie, tego znamy. Chciałbym, panie przewodniczący, żebyśmy wykorzystywali przy następnych pracach nad jakimikolwiek statutami, żeby wykorzystać zalecenia pani mecenas, żeby to było na zasadzie wykreśla się brzmienie takie, brzmienie takie. To, co jest dobre. Jeżeli jest potrzeba tylko wprowadzania zmian, to takie, żeby cały akt, no to wtedy, jak nie ma takiej, wie pan, to zależy od co z tym zmienić. Jeżeli jest to nieduże zmiany, to jak najbardziej, wtedy zmieniamy i wykreślamy. Więc jeżeli jest dużo zmian w akcie, to nie byłoby to wygodne, nie byłoby to czytelne. To było zbyt dużo, tylko tak. Po uzasadnieniu to są tylko zmiany ze względu na zmiany w ustawie o sobie wspieraniu. A nie, to uzasadnienie, żeby było pełniejsze. No to tak, oczywiście, tak. Uzasadnienie było tak. Dziękuję. Czytamy projekt numer 5. Uchwała Rady Gminy Wierzbica z dnia 6. Uchwała nr 18 przez 110 przez 2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13.12.2019 rok w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. Paragraf 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa. 1. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych. 2. Podatku rolnego od osób fizycznych. 3. Podatku leśnego od osób fizycznych. 2. Inkasentami i inkasentami wymienionych podatków ustala się sołtysów poszczególnych gmin na terenie gminy. Pan Mieczysław Batorski, Wierzbica Kolonia. Przepraszam. 2. Pan Ryszard Batorski, Wierzbica. To jest wszystko, co podlega pod pana Batorskiego. To jest pan Paweł Czupryn, pan Mirosław Golda, pan Jerzy Guś, pani Małgorzata Glocek, pan Wojciech Kolasa, pan Andrzej Kołodziejczyk, pan Jan Lis, pani Anna Piątek, pan Janusz Rola, pani Justyna Siwiorek, pani Bożena Skrzyniarz, pan Damian Szafrański, pan Kazimierz Szczęsny, pan Mariusz Szyszka, pani Edyta Jastrzębska. Ustala się wynagrodzenie za inkasę. Punkt A. W wysokości 20% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Wierzbica podatków we wsiach Błędów, Podgórki, Pomorzany Kolonia, Stanisławów i Suliszka. Punkt B. W wysokości 15%
od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Wierzbica podatku Becia. Dąbrówka Warszawska, Łączany, Polany, Polany Kolonia, Pomorzany, Ruda Wielka, Rzeczków, Wierzbica 1, 2 i 3, Wierzbica Kolonia, Zalesice i Zalesice Kolonia. Paragraf 2. Ustala się termin rozliczania z pobranego inkasa do dnia 20 każdego miesiąca terminu płatności. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Braci moc uchwała numer 17 przez 261, nie, to jest 42, przepraszam, bo tak się nie mówię, 42 przez 621 przez 2017, przez 2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa. Czy są, kto tu wypowie się na temat poboru tych podatków? Ci co biorą? Pani wskazuje. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiana podyktowana jest tym, że inkasenci muszą być wyszczególnieni w uchwale z nazwiska i imienia. Nie może być tak, że sołtys sołectwa. To ta uchwała poprzednia została zaskarżona do prokuratury i to jest wynik tego, że konkretnie ma być osoba wskazana z nazwiska i imienia jako inkaser, tak? Poza tym wszystkie pozostałe zapisy nie zmieniły się. Wysokość inkasa, proszę Państwa, jak no przynajmniej od 15 lat to jest w tej samej wysokości, czyli 15% i 20%. To, ile danemu sołtysowi zostaje wypłacone, zależy od ilości zebranych pieniążków, tak? Od wysokości stawek, od wysokości stawek podatkowych. Natomiast w trakcie kontroli regionalnej izby obrachunkowej, jak sobie przypominam, było to kontrolowane. I tu pani mówi, u was to są wysokie te stawki. W innych gminach do 10% to jest maks. Natomiast u nas od lat było tak, że 20 i 15. Mówię, wysokość otrzymywanego wynagrodzenia przez sołtysów za zebranie podatków. Ja mam tutaj czwarty kwartał 2019 roku i jest to kwota 8360 dla wszystkich sołtysów, tak? Najwięcej tutaj jest Wierzbica 1, Wierzbica 2. Proszę Państwa, od tego wynagrodzenia, które zostaje u nas wyliczone, potrącany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, bo to wynagrodzenie temu podatkowi podlega. I tyle. No, zmieniamy tą uchwałę tylko dlatego, żeby wskazać z imienia i nazwiska inkasenta. Chcę powiedzieć, że coraz mniejsze są te wpłaty, bo coraz więcej ludzi wpłaca przez internet, bezpośrednio z konta na konto, także jak gdyby w innych gminach nie ma inkasentów, tak? Jest wskazane konto i proszę bardzo, można sobie wpłacić bezgotówkowo. No u nas jeszcze jest kasa i jeszcze jak gdyby na dzień dzisiejszy nie odstępujemy od tego, żeby ci inkasenci byli. Różnica jest w tym, że wcześniej sołtys, który zbierał podatki, dostawał wykaz, tak, ile ma zebrać od kogo. Ze względu na RODO jest to niemożliwe. W tej chwili podatnik przynosi nakaz płatniczy, tak, decyzję o wymiarze i pan sołtys wypisuje kwit, posługując się tym, tą decyzją, tak, wymiarem. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś? No ja się odniosę. Proszę, panie przewodniczący. Ja to wezmę w obronę instytucji sołtysa na osiedlu. No bo tak, znaczy, to proszę Państwa, są podatki rolne, coś tam jest, 18,
siedzą, mamy 8 sklepów i sprzedanych, które mogłyby płacić, tak? Ale tego nie robią, bo mają blisko, tak jak pani Jena powiedziała i tak dalej. Są blisko osiedlu, ma bardzo dużo pracy, bo to jest ponad 2000 ludzi. No i tak jak każdy sołtys dostaje dietę za sesję w wysokości 100 zł, no i nic więcej. No to jest taki szczególny przypadek, a pani czy pan sołtys, zależy kto jest, pracuje naprawdę, bo tu jest dużo problemów. Zresztą słyszycie na sesji też wiele razy i tak dalej. Czy nie można by to było pani wójcie jakoś rozwiązać dla tego osiedla? No to jest największy obszar taki ludnościowy. To tak nasuwa się pomysł, by tym sołtysom podnieść te pieniążki. No nasuwał się już na początku roku, no, ale pan przewodniczący mówił i nic nie legło. Tak, i cichło. I tak, cichło, no i tylko kwestia, o ile podniesie, czy rada przyjmie tą podwyżkę. Proszę panie radny. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni sołtysi, ja po prostu byłem sołtysem i tak mogę tylko skwitować to wszystko tak szybciutko. Naprawdę to jest niewdzięczna rola, jeżeli chodzi o pań i panów sołtysów. Trzeba się szarpać z mieszkańcami, doskonale proponowałbym naprawdę, jeżeli to jest możliwe, bo to nie wiadomo, że sytuacja finansowa jest ciężka, ale te 50 zł to możemy do tej skrówki dołożyć. Może właśnie może iść w tą stronę, że dietę podnieść, a to go zostawić. No właśnie, tu byśmy może uderzyli w stronę diety, że dietę podnieść są. Ale może nie wszystkim równo, no może na osiedlu troszeczkę więcej. No ale nie, to są dlatego, że tu jest 2000 ludzi, a nie ma będzie tych podatków. A widzisz, ale my musimy do gminy dojechać, a tu są tysiące. Proszę państwa, ja tutaj żartuję, ale nie mówię o konkretnej osobie, mówię o funkcji sołtysa. No dobrze, ale jednak to tak są bardzo dobre i swoje sprawy, nie? Mamy 18 dzieci, panie Marku, 18 cukierków, to chyba dajemy każdemu po jednym, tak? No ale ten jeden może być większy cukier. No, no tak. Trochę to nie bardzo wygląda. Ja to za swoim obstaję, dobra? Tak. Z tym na dwa strony, że to nie może za swoim obstawać. Ale jeżeli podnosimy się do wszystkich, nie tak dużo pracy. Panie radny, my musimy po prostu ze wsi do miasta jechać, nie ma racji. I uważam, że jeżeli podnosimy to jednakowo każdemu sołtysowi, nie ma tu wyższego. Nie ukrywajmy, że to sołtysowa i sołtys to jest prawa ręka radnego każdego. Tak. I na ten problem, jak tutaj pan Marek stwierdził, no to ja sądzę, że radny sołtys z Wierzbicy 1 i Wierzbica 2, jako że ma największą powierzchnię, to powinien mieć najwięcej, ale to nie ten I ma pan. Ale chodzi mi o dietę. To nie ma czemu nie podawać, jeżeli dajemy podwyżkę, to wszystkim tam samo. Znaczy, można, że ta prowizja jest, jeżeli ma więcej podatków na pieniądze. Nie mówię tylko o podatkach, mówię o diety. Ale to jeżeli mi tak, tutaj z tej strony patrzę. Mówię, to dla wszystkich równo, a nie, że jeden ma więcej, a drugi ma mniej, że tak. Tak jest, traktujemy się jednakowo i to wszystko. Tak, to diety uważam, wyłożyć 50 zł. Tak, należy przygotować taką uchwałę, by ci sołtysi byli docenieni przed końcem starego roku. Przed końcem czy panowie radni i panie wyrażają zgodę o 50 zł, czy może to za mało? Ja bym proszę państwa, spokojnie, proszę pan radny zdecydować, coś dobrze wiedzieć. Będziemy tutaj powoli stali. Pani skarbnik, proszę coś powiedzieć na ten temat. Stać budżet, nie stać budżetu? Czy może tu dać, zwiększyć dietę ryczałtową, a zmniejszyć inkaso? Pani skarbnik wie, na czym my wszyscy stoimy. Oczywiście. Bo później do niej mamy pretensje, żeby zarobić. Moim zdaniem inkaso to nie zmieni dochodu sołtysa. To jest, wydaje mi się, że tak, podwyższyliśmy troszkę podatek, tak, już tak będzie. Ale mniej ludzi wpłaca do sobie. No, ale to jest, to mamy to, co mamy. Ludzie, społeczeństwo zaczyna korzystać bez... A może pani skarbnik, ja przerwę konkretnie, czy podnosimy o 50 zł, stać nas na to, to znaczy, jeśli chodzi, nie mówimy o inkasie, mówimy o dietach. Tak, stać nas na dietę. Nie stać, nie dajemy, tak? Pani tutaj się rozejrzy.
będzie uchwała na przyszłą sesję. Jeżeli nas... Nie to za tydzień, tylko styczniową, bo za tydzień damy radę, to wszystko. No to już mam dziękować, czy później? Później, później. Pani skarbnik, żeby nie okazało się, że trzeba będzie ujechać. Ale ja bym, proszę Państwa... Można i wygodniej o 50 zł na osobę, to ten budżet się nie załamie. Ja bym, proszę Państwa, już to przekładamy parę razy. To i obiecujemy pan przewodniczący obiecywał, poprzedni przewodniczący obiecywał, pamięta pan. I zróbmy to wreszcie i to zróbmy przed nowym rokiem zróbmy. Jeżeli się uda pani skarbnik, to proszę zrobić to przed końcem roku. To ile będziemy razem obiecywać? Na gwiazdkę. Dobrze pan przewodniczący? Dobra, następny tydzień będzie taka. Niech będzie na tą sesję. Ale o ile mamy zwiększyć? Także... No, zaczynamy od 50, tak? 50 zł na początek. Na początek. Zobaczymy, jak to będzie. Dobrze. Panie przewodniczący, może tylko głosowanie takie dajcie każdy, bo będzie jeszcze podpowiada. Ale to będzie on na oczywiście to będzie jakaś propozycja, albo w ogóle będzie wykropkowane miejsce, albo propozycja, którą zaproponuje tutaj, rozumiem, osoba, która będzie przygotowała uchwałę. I wtedy Państwo będziecie mogli oczywiście poprawić w ramach procedowania zgłaszać kwoty. Także będzie na to czas. No jesteśmy przy temacie, to może zaproponujmy jakąś tą kwotę, przyjmijmy dzisiaj, żeby była gotowa uchwała na przyszłą sesję. Bo zaczniemy komentować za tydzień. Nie, ale proszę Państwa, podniesiemy się wyszanić. Ja myślę, że ten człowiek może się przyjmować na sesję. Nie, ale to pani skarbnik mówi, że sesja będzie na 50 zł. Tą uchwałę możemy w każdej chwili zmieniać w ciągu roku. Aha, tak? W ciągu roku. Tak, to nie jest uchwała podatkowa, prawda, która ma obowiązywać cały rok. Jeżeli będzie sytuacja taka, że klarowna, że ten budżet się będzie spinał, nic nie stoi na przeszkodzie w każdym czasie podnosić. A ja coś powiem niepopularnego, a na sukcesu popularnego. Ja bym się przychylił do 100 zł. Dlaczego, proszę Państwa? Od 16 lat dieta za sesję nie była podnoszona na sukcesu. Od 16 lat. Każda się, panie Marku. Panie, co ty się pamięta, pan Ryjo? 80 zł. No. 100 zł, od 16 lat nie. Czyli jakbyśmy inflację samą przeliczyli tych 100 zł, przez 16 lat to dałoby to 100 zł. A pan przewodniczący powiedział, że sołtysów się nie zaprasza na wszystkie sesje. Jak będzie brakowało, to nie zaprosi. No trudno. Żartuję teraz to. Ale ja bym proponował 100 zł, żebyśmy po 16 lat ta grupa społeczna nie miała podnoszonych. Zwłaszcza, że kilku radnych jest, ja to się są zamierane. Tak, to umierają. My tu przekazujemy na sołtysy. Ja mam propozycję 100 zł, bo to na pewno by dało 100% inflacji. Możemy to poddać pod głosowanie. Proszę bardzo. Ja składam wniosek formalny w takim razie. Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego? Co to za chaos? Za chwilę będziemy... Proszę, że ktoś jeszcze przyjdzie po pieniądze. Jakiś porządek, chłapnie się. Mamy tylko uchwałę o inflacji. Ty się zajmujmy. Zobaczymy. A stawkę z sami ustalimy na sesji nadzwyczajnej, jakich nie będzie. Ale proszę Państwa, to co pani mecenas, składam wniosek formalny, panie przewodniczący, spróbujmy zagłosować. Składam wniosek taki, ale tego to podnieść dietę za sesję. Będzie projekt uchwały, będziemy procedować, wtedy będziemy... To było wpisane. Ale widzimy teraz na propozycji, jak rozmawiacie. Pani skarbnik się, rozumiem, zastanowi się nad 100 zł. Być może taka będzie propozycja, natomiast nie ma podstawy, żeby teraz głosować. Najczęściej zasady są takie. Jest skazany proces. Rada sobie podnosi raz na 6 miesięcy. Lećmy dalej na tych, bo... Parę groszy. Najczęściej urzędnicy sobie podnoszą. Ale to już jest tak ciszej. Nie wypada im mówić, tak? Dobrze. Można początkiem obrad, także myślę, że już... Tak, starczy temat tutaj podwyżki. Będzie podwyżka na pewno. Przy następnej uchwale. Czyli... Przy następnej uchwale. Czyli jeszcze są pytania co do tego powołania kasa? Nie ma powiedz. Może... Przystępujemy do głosowania. Tutaj jest wolne. Thank you.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w ten sposób, że opłata miesięczna od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłat określoną w paragrafie 2. Paragraf 2. Ustala się jednostkowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokości nie mamy podanych, no więc to może pominę. Paragraf 4. Wykonanie powierza się wójtowi gminy Wierzbica. Paragraf 5. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy numer 14/91/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty. Paragraf 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Czytamy uzasadnienie? Tak. Czytamy. Zgodnie z artykułem 6, tam ustęp 1, punkt 1, ustęp 2, 3, a 3, 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 210. Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metodyki obliczania opłaty oraz ustala stawkę tej opłaty. Zgodnie z artykułem 6k punktu 1 pp kt 4a Rada Gminy w drodze uchwały zwalnia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady przydomowych kompostownika. Podpisał pan Rafał Byrka. Zasadnie. Prosimy o wypowiedź w tym temacie pana Byrka. Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, jeśli można radę. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zmiana ustawy 19 lipca 2020 roku wygłosiła opinię na Radzie Gminy. Na Radzie Gminy podjęła się uchwały w sprawie wyboru metodyki ustalenia opłat gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Jak Państwo wiecie, w 2019 roku, 28 sierpnia, podejmowaliśmy podobną uchwałę. Tam zostały określone stawki w wysokości 15 zł, jeżeli ktoś selektuje odpady. Jeżeli odpady są w sposób selektywny, jest to tak zwana, czy to sobie kara, i jest opłata podwyższona w naszym przypadku dwukrotnie.
w tej uchwale musimy zastanowić się jeszcze nad jednym, a mianowicie po zwolnieniu mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, jeżeli odpady są zbierane, jeżeli odpady są kompostowane przy domowych kompostowni. My zrobiliśmy taką kalkulację wysokości tego zwolnienia, naszego zwolnienia na naszym terenie i na podstawie lat ubiegłych łączna ilość tych bioodpadów jest to w granicach 74 ton z zabudowy wielorodzinnej. Po przeliczeniu na jednego mieszkańca zabudowy jednorodzinnej to zwolnienie wynosiłoby w granicach 40 groszy od osoby. No, w mojej ocenie nie jest to jakaś zachęta dla mieszkańca, żeby te odpady we własnych kompostownikach zbierać i nie oddawać w ramach opłaty, jaka jest ponoszona. Dlatego ja zaproponowałem cenę w granicach 2 zł, bo to była równa kwota. Przy założeniu ta stawka tam była wtedy na 15 zł, podzieliliśmy to przez ilość kursów, bardzo prostą metodą, wyszła na granicach 2 zł. Taką stawkę tutaj mogę w tym przypadku, możemy zaproponować. Odniosę się jeszcze do kwot, które jak Państwo widzicie w projekcie tej uchwały, jest to wpisane, mianowicie kwota za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny oraz ta druga kwota podwyższona, czyli dwukrotnie taka była przyjęta o 30 zł. Proszę Państwa, jesteśmy świeżo po wsparciu ofert, jakie wydały do nas w związku z zgłoszeniem przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszym terenie oraz prowadzenia buntu SZOR. Jak Państwo wiecie, zmiana tej ustawy, ja już to wspominałem na komisjach, rozmawiałem z Państwem, mówiłem, że coś takiego będzie miało miejsce w poprzedniej sesji, ustawodawca narzucił na nas pewne nowe obowiązki, na które nie mamy w sumie wpływu. Chodzi mi o częstotliwość odbioru odpadów. Odpadów komunalnych w okresach, w tych miesiącach, kiedy jest dość ciepło, mówimy o okresie do października, zobligował nas, żeby w tej zabudowie jednorodzinnej ta częstotliwość była wyższa nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Co to za sobą niesie? Niesie to za sobą dodatkowe przyjazdy firmy, która świadczy nam usługi na naszym terenie. Taka sama sytuacja jest w przypadku odpadów, bioodpadów, jeżeli również ta częstotliwość uległa zmianie. 4 grudnia otworzyliśmy oferty, jakie wpłynęły do nas w związku z ogłoszeniem przetargu. Przetarg był nieograniczony, wszystkie firmy mogły wziąć udział, które posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej. Tych firm na dzień dzisiejszy na naszym terenie jest 14, znaczy może w naszym jeszcze 14, te firmy mogą być wystartować. Jednakże wystartowało 2 firmy, już nam dobrze znane, które od lat startują na naszym terenie. Jest to Free0, poprzedni nazwa Toastmeier. Przeliczenie na jednego mieszkańca, zresztą to powinienem na początku powiedzieć, teraz troszeczkę przetarg jest inaczej, bo tam zawsze mamy, że nie ma już kwoty wyszacowanej mieszkańca, to co już kiedyś żeśmy wnioskowali, była taka pożywa rozmowa, że lepszym rozwiązaniem było 100, niż tam zawsze to prowadzi od góry. Czyli przetarg mamy, proszę Państwa, to. Czyli to, co realnie firma zabiera od nas, my za to fizycznie to zabiera, my za to realnie płacimy, tak? Po przeliczeniu kwot, jakie zostały złożone przez firmy, na podstawie danych za lata ubiegłe, czyli prosto mówiąc, gmina przedłożyła, jakie odpady zostały wydane w 2018 roku w jakimś tam okresie, opierając się na danych statystycznych, jakie posiadamy, firmy nam składały ofertę łączną, całościową za ilość tych odpadów. Po przeliczeniu tej kwoty na jednego mieszkańca, zgodnie z ilością osób zadeklarowanych, stawki wynoszą następująco na dzień dzisiejszy. Firma Free0 w przeliczeniu na jednego mieszkańca stawka wynosi 27 zł za obsługę jednego mieszkańca. Konsorcjum Internum Ekoestetyka stawka wynosi 21 zł i 10 groszy. Nie doliczam tu kosztów obsługi systemu, jakie ponosi dodatkowo gmina. Podkreślam, poprzednia stawka była 15 zł, a teraz mamy to, o czym Państwo mówią. Ja może nie powinienem tutaj się odnosić, w jaki sposób ustanawiać firmy,
skąd ta stawka się bierze, ale no, powiem tak, śledzimy i szukamy, co ma wpływ na podniesienie tej kwoty. Proszę Państwa, przypomnę ten sesję z marca, jeżeli dobrze pamiętam, kiedy rozmawialiśmy o tej nieszczęsnej podwyżce i opłacie marszałkowskiej. Opłata marszałkowska w 2017 roku za jedną tonę jednego odpadów zdeponowanych jest 24,15, no się wtedy robi 15 jednostek. W 2018 roku skacze na 140, w 2019 roku skacze na 170, w 2020 mamy już informację, wynosi to 270 zł za zdeponowanie jednego megagrama odpadów. Udało nam się dotrzeć tak samo do uchwały firmy Radcom, do której do tej pory gmina Wierzbica musiała dostarczać odpady. Jak mówiłem już na poprzedniej sesji na komisji, rynek troszeczkę został uwolniony, zlikwidowane zostały te regionalne instalacje. Te odległości. Nie, regionalne instalacje odpadów zostały zlikwidowane, powstały tak zwane inkomie, instalacje komunalne. Firma odbierająca odpady z naszego terenu nie ma obowiązku założenia ich już do wyznaczonego miejsca. Dokładnie. Może ich zawalczyć nawet do Gdańska, jeżeli warunki ekonomiczne na to pozwalają i są za. Dotarłem sobie do uchwały Radkowi na 2020 rok i porównałem z rokiem poprzednim, bo no, zastanawiałem się, skąd te stawki się biorą. Zacząłem od odpadów komunalnych zmieszanych. No bo tych jest najwięcej na naszym terenie. W poprzednim roku była to kwota 317 zł 48 groszy netto. W tym roku, proszę Państwa, Radcom za 1 MG tych odpadów bierze 446 zł netto. Jeżeli odpady komunalne zawierają popioł, jeżeli jakieś znajdą tam frakcję popiołów, jest to 600 zł netto. Wróć to jest to 648 zł. No, szok dla mnie zrobiły odpady wielkogabarytowe, które zostały podniesione na brutto, podam 864 zł za jedną tonę odpadów wielkogabarytowych sobie Radcom na dzień dzisiejszy życzę. To samo jest ze szkłem, wcześniej było 317 zł, teraz jest 800 zł netto. Tak, zdrożały odpady też na wysypisku. To jeszcze mam inne frakcje, na przykład odpady zrzute, urządzenia niebezpieczne na 800 zł. Brus skoczył na 800 zł z 317 zł, żeby mieszali. Tak, tak, akurat to wysypisko, do którego teoretycznie firma zbierająca odpady na naszym terenie, która została wyłoniona, to jeszcze została wyłoniona, tylko złożyła niższą ofertę, strona zaproponowała takie kwoty. Rozmawialiśmy też z innymi gminami sąsiadującymi. Jak u nich się przedstawia sytuacja? Najbliższą tutaj w Jastrzębiu, jeżeli dobrze pamiętam, nikt nie złożył, tak? Nikt nie złożył oferty, nikt nie wystartował do przetargu. W Wolońcu było 6 zł, jest teraz 15 albo 16 zł, 15 zł, jeżeli dobrze pamiętam. To ta specyfika łęska jest trochę dłużej, jeśli od nas ilość mieszkańców 5 tysięcy, bo deklarowanych jest trochę poniżej 4 tysięcy, nie ma za bardzo wielu rodziny. Tych przejazdów jest troszeczkę mniej brane. De facto jeszcze raz podkreślam, no, musimy zdarzyć się z problemem, co robimy, co ze stawką, która wynosiła w uchwale 28 sierpnia 2019 roku 15-30 zł. I co ze zwolnieniem za mieszkańców zawodowych jednej rodziny, jeżeli odpady, bioodpady są kompostowane w kompostownikach przydomowych. Tutaj alternatywy na to podejmę rodzinę nie ma. Tu pan na będą takie stawki Państwo znają. Ja mam pytanie. Proszę Panie. Pan powiedział o tych frakcjach, że co znaczy, że mamy pojemnik z plastikiem i ktoś sobie sypnie kilo popiołu, już to będzie ta kara? Nie do tego zmierzam. Jeżeli odpady komuś nie mówiło o plastiku teraz, ale to się wiem. No i tych śmieciach przypadło. Znajdą, pan bardziej wyraził, że frakcja popiołu będzie zanieczyszczona. W odpadach komunalnych, jeżeli są odpady te zmieszane w czarnym pojemniku, jeżeli ten czarny pojemnik rzuca do niego popiół, to wtedy na wysypisku oni go już nie liczą tam po 600 zł, tylko po 800 zł. Czyli będzie trochę popiołu i zaliczą na 800. Ale to już firma wywozowa. Pokryje, nie pokryje. My płacimy od tony, proszę Państwa. Troszkę inaczej jest, tak? Mamy w tym przypadku
chyba składając na ofertę, poznaliśmy wszystkie frakcje odpadów, żeby nam pisali, jaka jest cena za jedną tonę danego odpadu. Czyli jeżeli wybierają po tym, ma być hipotetycznie zakładam 50-60 zł, ja nie pamiętam tych stawek, bo tego tam jest 30 rubli, były wymienione poszczególne od szkła, plastiku. To wszystkie frakcje były wymienione łącznie odpady komunalne. Mamy podane stawki za to. Tutaj akurat firma nam nie może dać innej stawki za odpad komunalny, jaka została przedłożona w ofercie. Zachodzi tylko to ryzyko tej ilości tych odpadów, że trzeba to w jakiś sposób kontrolować. My żeśmy jeszcze tam kontrolę sobie jakiś dbały zapis specyfikacji, że nie ma możliwości, żeby ten sam samochód, który przyjeżdża na naszym terenie, odbiera odpady od zawodowi jednej rodziny od osób fizycznych, odbiera tym samym samochodem odpady od przedsiębiorstw. Tak? Wtedy nas zajmuje się odpady. No, zawyżają ilość odpadów, tak to mi na zachodzie. Proszę Pani Agnieszka. Panie Rafale, w tym roku miała miejsce tego typu sytuacja, że nie były odbierane te odpady biodegradowalne. W związku z tym mieszkańcy po prostu rozmawiali ze mną. Wiem, że nie wszyscy na wsi wystawiają, bo jak mają kompostowniki, to do kompostowników po prostu składają te odpady, a opłata nie uległa zmianie. Wiem, że tutaj jest ta sugestia, żeby zmniejszyć po prostu o te 2 zł, nie wiem czy to z urzędu, tu jest wysunięta taka propozycja właśnie do Rady przed głosowaniem, ale wydaje mi się, że 2 zł to nie załatwia tutaj tematu. Kowala płaci 9 zł, Orońsko płaci 15. My płaciliśmy 15. My nie możemy do końca po prostu dawać się, że ile ta wieżwica wytrzyma. Jeszcze raz powiem jak na głosy władzy. Szanowni Państwo, to co to ja mówię, to nie wiem, czy my się w jakiś sposób nie rozumiemy, czy można za wszystko mówić. W zeszłym roku było troszkę inaczej system wygląda. Gmina miała narzucone RIPOK tak zwane, tak rekordowych instalacji odbierania odpadów. Co się stało? RIPOK okazało się, że został przepełniony. Tak? I tam oni nie przyjmowali. Regionalna instalacja przesyłała do nas informację, że odpady, mówimy o odpadach zielonych, nie będą przyjmowane. Dlatego firma nie miała możliwości tych odpadów w formie. W tym momencie, na dzień dzisiejszy, rynek jest uwolniony, więc nie będzie takiej możliwości, że przyjdzie do nas firma, odbierze odpady, bioodpady i powie, że nie znaleźliśmy, bo nas nikt nie przyjmuje. Nie odchodzi do nas w tym momencie. Może znaleźć się do Gdańska. Ma obowiązek zadania się. Ma Pani rację, tak, to było nie tylko u nas, że się robi to samo, bo to się wszystkie gminy, które miały w naszym regionie, które musiały zachodzić do odpadów, miały ten sam problem, ten bioodpadami. W związku z powyższym, 19 lipca została wprowadzona zmiana ustawy o utrzymaniu czystości w porządku. Uwolnili ten strumień odpadów, że można podejrzewać po całej Polsce, po to się zachowuje. I ma być oderwany, plus wprowadzili możliwość zwolnienia. To, o czym rozmawiamy, o tym zagospodarowaniu. Proszę wziąć jedno do uwagi. My tych odpadów wyliczyliśmy 74 tony. Przeliczenie na jednego mieszkańca. Jest to koszt, jaki podnosimy, jest to 40 groszy na jednego mieszkańca, tak powinno wynosić zwolnienie. My przyjęliśmy już wielokrotność tego zwolnienia. Już gmina do tego teoretycznie dokładnie. Jest to jakaś zachęta, bo jeżeli w rodzinie trzyosobowej ten status tego zwolnienia w skali miesiąca wynosi nam 8 zł. Już są jakieś pieniądze w skali roku daje nam to 100 zł. Pięciokrotnie jest to już zadłużone, żeby zachęcić. Zobaczymy, jaki będzie strumień tych odpadów w tym roku i ile osób zadeklaruje. Bo to nie jest zadłużone, że mam możliwość do tego pytania. Może ze względu na to, że ktoś nie chce mieć kompostownika, bo wytwarzają się tam jakieś odory, bo nie ma możliwości tego w jakiś sposób zagospodarowania, on zadeklaruje w deklaracji, że jednak będzie to oddało. Tak? I może dojść do takiej sytuacji, że w jakiejś miejscowości będzie jedna albo dwie osoby, firma i tak będzie musiała przyjechać, te odpady odebrać i prawdopodobnie takie duże założenia firmy, że oni to biorą pod uwagę, że będą musieli ten przelej odrobić. Dziękuję, proszę Panie Wójcie. Tak, Szanowni Państwo, akurat wczoraj był konwent taki poświęcony też między innymi przede wszystkim tym opłatom za śmieci, bo dotyczy to wszystkich gmin, konwent wójtów, burmistrzów dawnego województwa radomskiego, czyli takich związanych z Radomiem. Te śmieci rosną drastycznie. Ta opłata środowiskowa, o której mówił tutaj pan kierownik, tak zwana marszałkowska,
ona nie wynika z tego, że to marszałek sobie życzy, tylko jest to rozporządzenie Rady Ministrów i stosowne ministra środowiska, który nakłada obowiązek. Więc to jest pierwsza rzecz, że to państwo kreuje taką politykę, nie samorząd, czy jeden, czy drugi. Więc tu w tym momencie ten wzrost tych opłat środowiskowych wynika z rozporządzenia z tego wyżu. No był tam przyróżne, były przedstawiane opcje i jest jedna rzecz, której na pewno państwo nie zrobiło. Mianowicie wszystkie koszty przerzuca na mieszkańców. Aby tak, na samorządy. Teraz wszyscy mieszkańcy mają pretensje do samorządu, no bo wójt podnosi. Rada głosuje, wójt podnosi. Że rada podnosi, Zalesica. No tak, ale to... Nie, proszę pana, proszę nie wpadać o Zalesicach, bo może pan rozmawiał z jednym człowiekiem. Do mnie się nie odzywają, więc chyba to na mnie jest. Znaczy nie, żartuję. W tej chwili żartujemy sobie, ale sprawa jest bardzo poważna. Poważna jest dla wszystkich samorządów. Były też tam procent udziałowy, jak w świecie jest udział w zbiórce tych odpadów, a jak jest w Polsce. Jesteśmy, jeżeli w Czechy, które tam miały porównywalne kraje, do którego się porównujemy, oni tam mają 80, do każdej tony odpadów 80 euro bodajże dokładają w firmy, to w naszym przypadku jest to 3-4 euro. I we wszystkich innych krajach ten udział firm jest na tej mniej więcej wysokości. Natomiast w naszym przypadku, przenosząc na czasy te wcześniejsze, to były to butelki, ten sprzedaż, że każda butelka była wymienna. W tej chwili nie ma butelek wymiennych. Wszystko idzie do koszy. Nie mówiąc już o wszędobylskim plastiku. Ten plastik teoretycznie powinno się go przerabiać, ale to też jest ograniczona ilość. To nie jest tak, że wielokrotnie, że to można w nieskończoność plastik rozkruszać i robić z niego. Nie. To jest tam bodajże 6 czy 7 razy tam były ilości przy papier, czy papier, a plastik 3-4 razy. W każdym razie to też ma ograniczoną ilość przetwarzania. Więc do momentu, aż nie zmieni się polityka państwa, bo jedno z tych tutaj pan kierownik nie mówił, to jest, że co powinno podlegać składowaniu, to co jest tutaj u nas najdroższe. Najdroższe, to co najwięcej wyrzucamy i co jest najcięższe. I tak jak pan kierownik powiedział, że w składowaniu powinny te wszystkie te materiały, których energetyczność, bo tam jest energetyczność zapisana, nie przekracza bodajże 6 mega, czy nie przekracza 6 megajuli na kilogram. Wszystkie inne powinny być utylizowane w wysokich temperaturach. I teraz proszę zerknijcie państwo, że w naszym przypadku znowu wracają te spalarnie, które na dobrą sprawę nijak nie są, ludzie protestują, gdziekolwiek nie powstaje. Natomiast był przykład Wiednia, gdzie w centrum jest ta spalarnia i ona ogrzewa mieszkanie. Co tam jest, to tak jak mówię, w naszym prawie jest, tylko że my to wszystko nie mamy gdzie tego nawet utylizować. Wszystko idzie jako odpad komunalny. Co dodać? No, te kwoty, które są wyliczenia, to jest z kolei, chciałem tutaj państwu jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. Różnie to było komentowane, a było i śmiechów, i było niewiary, jak to wójt kombinuje, żeby ci mieszkańcy na kompostowniki zakładali, czy ewentualnie była też propozycja czegoś, co nie zrobione, a w tej chwili od nas to będzie na nas nałożone. Płacimy za faktycznie odebrane śmieci. I to, co pan kierownik powiedział, że w ubiegłym roku, oczywiście skąd się ta kwota wzięła, na czymś trzeba bazować, pan kierownik mówił, że to jest ilość śmieci, które zostały odebrane z terenu gminy Wierzbicy w roku 2018. No bo to są jakieś racjonalne dane.
Teraz w zależności od tego, ile tych śmieci będziemy i jak będziemy je jeszcze tutaj segregować, bo to możemy zrobić, to na to musimy zwrócić uwagę, bo też tych poziomów nie osiągamy, to od tego zależy ta cena, czyli coś się zmieni, ale to w dalszym ciągu jest to jedyna rzecz, którą mają ponosić mieszkańcy. Oczywiście obawa jest taka, dobrze, że może nie ma, że będziemy ważyli te śmieci od każdego, bo to będzie groziło też jakieś inne nadużycia, no bo po co mi, ja wystawię mniej, a resztę to jakoś tam zagospodaruję. I tutaj byliśmy zgodni z członkami komisji, tutaj, na której że Polak potrafi, może w ten sposób, na tym, nie? Ogólnie mówiąc. Także na razie, ale wydaje mi się, że jest w tej chwili już o co kruszyć kopię. Te 2 złote za kompostownik i dużo i niedużo, no ale przy rodzinie 3-4 osobowej, no to jest to już może jakaś taka kwota w ciągu roku, gdzie jakiś tam miesiąc jest szansa, że to będzie może za darmo, no nie mam pojęcia. No tu, ale jeżeli nie będziemy, ten problem na pewno będzie kolejna rzecz, tutaj były trzy takie uchwały podejmowane intencyjne i wysyłane do rządzących, żeby pochylić się nad tym problemem, żeby nie zostawiać samorządów, nie przerzucać kosztów tylko na mieszkańców, to wszystko to ma swoją cierpliwość. Kiedyś to się skończy, a właściwie to już jest u granic. Czytam dzisiaj gdzieś tam w mieście, w Warszawie, gdzie nam do Warszawy, 300% wzrost kosztów za śmieci. Za metraż od rodziny jest jakiś tam ryczałt, różne sposoby naliczania. Ale na pewno ten problem, no, co roku był, padło w innych gminach sąsiednich, a to się nikt nie zgłosił do ogłoszenia. W końcu złoty interes teoretycznie, nie? A praktycznie w złym kierunku to poszło i wszystko, dopóki te kwoty nie były duże, to byliśmy zadowoleni. W tej chwili, no niestety zaczynamy liczyć i każdy patrzy, co jeszcze, gdzie jeszcze można. I dopóki się nie zmieni polityka rządzących, no to niestety efekty mamy. Dzisiejsza uchwała, która znowu wyliczeń wynika, że są droższe śmieci. Dziękuję. Proszę, panie radnie. Panie radni, panie komisie, o czym chcę powiedzieć, bo tutaj Agnieszka mówiłaś o szczelnych gminach. Okej, można by się denerwować na to, że w innych gminach mają taniej, że mają taniej w Mirowie, w Jastrzębiu, w Morońsku, że mają taniej w Kowarii, tylko nie mają tego problemu, nie mają budowy wielorodzinnej. Przez to prawdopodobnie mamy te śmieci droższe niż inne, więc proponowałbym zostawić te inne gminy. I tu do pana kierownika pytanie, czy jest sens, czy jakie są możliwości, żeby z tymi firmami renegocjować, czy jest sens jakiegoś nowego przetargu, czy coś możemy z tej stawki zjechać, czy jednak naszym jedynym rozwiązaniem, żebyśmy w Bydgoszczy nie popełnili błędu z roku ubiegłego, gdzie chcieliśmy dobrze, a ten budżet obciążyliśmy, wyszło jak wyszło. Za to musimy się uderzyć w pierś. Czy po prostu tutaj rekomendowanym rozwiązaniem jest sklepnąć tą tańszą ofertę i modlić się, żeby w przyszłym roku znowu nie było tak drastycznego skoku, jak również czekać na to, aż Sejm zajmie się tym, żeby to przerzucić jednak na stronę państwa, a nie obciążać tym mieszkańców i samorządów. Dziękuję. Proszę, pan radny Kalina. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wiadomo, śmieci, normalna tutaj sytuacja jest taka, że są gnębni mieszkańcy, tylko budy. Powiedzmy sobie szczerze, tu pan kierownik powiedział, po złożeniu deklaracji przez mieszkańców wiemy, ile jest po prostu tych konkretnie mieszkańców w ogóle. Ale ja po prostu chciałbym wrócić do takiej sytuacji, bo mamy komórkę też w urzędzie ewidencji ludności i po prostu chciałbym wiedzieć wreszcie, ile tych mieszkańców w ogóle płaci za śmieci, bo ja nie tylko konkretnie z mojej miejscowości, ale między innymi też wiem, że wszyscy mieszkańcy nie płacą za śmieci. Nie pracuję w policji, że tak powiem, ale to po prostu mnie boli, ponieważ mieszkańcy mówią wprost, masz za dużo pieniędzy, to płacą. Tak po prostu mówię, życie jak to wygląda.
I tu po prostu naprawdę chciałbym wiedzieć, jaka jest sytuacja. Kolega radny Karol wspomniał po prostu, jeżeli chodzi o gminę i gminę Ościenne. Ja po prostu nie bazuję się na gminie Ościennej, ale po prostu wspomnę, konkretnie o gminie Mirów. Tam jest inna sytuacja, ponieważ nie ma tej zabudowy wielorodzinnej i tak dalej, ale nie wiem, bo na komisji nawet naszej społeczno-gospodarczej były różne głosy, że po prostu mieszkańcy są inni. Dla mnie po prostu, no, ja uważam, że no, wszyscy jesteśmy z jednej gminy i tak dalej. I tutaj jest teraz taka sytuacja, że mnie się wydaje, że od ilości tych mieszkańców, no też ta kwota po prostu jest jakaś tam, no, może większa, może mniejsza, ale jest teraz taka sytuacja, że ja uważam, że tych śmieci jest troszeczkę mniej też. Zauważyłem to między innymi u nas w miejscowości. Też, ale jest taka sprawa po prostu, że no, oscylujemy w tej chwili około 21 zł po prostu. Ja uważam, że to jest stawka naprawdę no, w tej chwili się do przyjęcia. Po prostu ja mówię przez mieszkańców, ponieważ ja rozumiem, że gmina musi po prostu tę kwotę pokryć i tak dalej. Ale jeszcze do tego wrócę się do tej gminy Ościennej. Nie chcę po prostu tutaj, ale to powiem po prostu, że jest taka sytuacja, że tam, jeżeli chodzi o gminę Mirów, zostali włączeni sołtysi. Ja przepraszam, że Państwa tutaj poruszam, ale przy podatku sołtysi mają listę, jeżeli ma mieszkanie spłaci, jeżeli nie, to w innym terminie. Tam ściągalność, jeżeli chodzi o śmieci, jest, widziałem osobiście na własne oczy, 98% mieszkańców płaci za śmieci. No u nas, ja uważam po prostu, że ten procent jest dużo, dużo niższy. I tu należałoby też po prostu poszukać, że tak powiem, jakiejś sytuacji takiej konkretnej, żeby tu troszeczkę nas zluzować z tych, jeżeli chodzi o finanse po prostu od mieszkańca. Dziękuję bardzo. Proszę wiceprzewodniczący. Jak to Państwo słyszeliście, sam też jestem członkiem Komisji Gospodarczej. Nad tym punktem komisja pochyliła się i tutaj trochę popracowaliśmy. Jest to temat trudny. Ja sam osobiście nie myślałem, że będąc radnym będę, nie wiem, w ciągu roku 3 razy podnosił ten temat i nie zajmiemy się rzeczami innymi, ale okazuje się, że te, które nam się wydawały jakieś błahe, one są bardzo ważne i istotne dla przyszłości naszej Rady i osiągnięcia naszych celów. Tutaj jeszcze na tej Komisji Gospodarczej ja sam osobiście poruszyłem taki punkt. Wiadomo, że radni są, czy radni, mieszkańcy jednej gminy są wszyscy jednakowi i to gmina zapłaci jedną sumę, tak, ale jak wszyscy weźmiecie do ręki harmonogram odbioru odpadów komunalnych, od razu się nasuwa, że 7 razy bodajże w zabudowie wielorodzinnej jest odbierane są śmieci, generuje to koszty. Drugim punktem jest także tonaż, tak? Tonaż jest taki, że teraz wioski będą szukane, na wioskach będzie szukana oszczędności, bo przez to, że zostaną wybudowane, zgłoszone kompostowniki, tak? Bo tam jakiejś wielkiej budowy nie potrzeba, wioski generalnie będą generowały oszczędności tonażowe, tak? 2 złote to jest niewiele, ja nie wiem, czy zachęci to mieszkańców, a no, zwiększyło się, tak, z 1 do 2 odbioru w ciągu miesiąca na wioskach, tak, przyjazd, trochę te koszty się zwiększą, ale nijak się ma to do 7 razy przyjeżdżania, co też ustawa, tak, mówi nam, że tam musi być odbierane ze względów sanitarnych z tych pomieszczeń, tak, z tych kontenerów, koszy i też generują. Ja chciałbym tu dzielić mieszkańców, że koszty generują mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, ale dla mnie to jakoś wydaje mi się, nie jest to racjonalne w tym przetargu, że jest tylko taka mała różnica, tak? Jeszcze tutaj, bo zapisywałem sobie pytania, jak jestem przy głosie, to chciałem się zapytać pana kierownika, czy sumy, kwoty od mieszkańca w poszczególnych sąsiednich gminach, czy to są sumy, które płaci gmina tak jakby firmie, czy to jest suma, którą płaci już mieszkaniec? Generalnie chodzi mi o to, czy to jest kwota, którą płaci mieszkaniec, czy to jest już po dopłaceniu przez gminę? A jeszcze będę miał, ale poproszę. Panie Rafale. Czas.
Szanowny Panie Radny, to jest przetarg, przetarg nieograniczony. Stawka w żaden sposób nie jest negocjowana od tego zaszczytu. Firma składa stawkę, tu jest w tym przypadku, znaczy mówię o tym konkretnie przetargu, jest to za ton. Jeżeli się odnoszę tutaj pana sugestii, co było na temat osiedla, że na osiedle przyjeżdżają, bo teraz często tu poszedł nie będzie jest u sołectwa kościelnych. Ja bym się tu teraz zastanowił nad tym, czy to nie jest zysk dla firmy. Tak. Wiecie państwo, co ja odwrotnie chciałem zapytać. Może ja dokończę. Przedtem mieliśmy ryczałt bonusowy. Czy odbiorą 10 ton, czy odbiorą 100 ton, 2 ton, stawki. Nie ulega zmianie. Na dzień dzisiejszy firma z punktu X do punktu Y przyjeżdża, odbiera hipotetycznie zakładam 100 ton odpadów, tak? Co innego jest sołectwa. Ona musi przejeżdżać, żeby ten przejeżdża raz w miesiącu. Proszę się słuchać, żeby ten zebrać. Nawet jeżeli ona tu przyjeżdża, to ma tam jakieś stałe kilometry. Dlatego ustawodawca, wprowadzając są tony, były te założenia, żeby tego nie różnicować. Ja przypomnę przetarg 2018 roku, jak był na 2019 rok robiony, na odwrót w tym roku, bieżącym, który trzymamy jeszcze parę dni. Zgłaszaliśmy go bodajże 3 razy. Gminy do 10 tysięcy mieszkańców nie mają możliwości podziału na sektory, ale jest możliwość podziału sektorów na obszar zawodowy. I kombinowaliśmy różne. I podzieliliśmy sobie gminę z ogólną zawodową wielorodzinną, jednorodzinną. I co się okazało? Bo to różnica tam 20 groszy na to. I ta kwota 15, bo też była tam 19 zł, 15, ona gdzieś tam oscylowała w granicach tych 15 zł. Już nie pamiętam dokładnie, jaka to była kwota, ale cały czas utrzymywała się przez te firmy, przez dwie również, które startowały przy targu, na tym samym poziomie. Więc ja nie występuję tu w ogólnie, tylko my też zastanawiamy się, robimy sobie jakieś tam kalkulacje, jakieś przemyślenia, skąd to się może brać. I tak jak słusznie zauważył pan radny Marek Matowski, że na dzień dzisiejszy, moim zdaniem, w mojej ocenie, to osiedle zarabia, firma na nim teraz zarabia. Tak. Jeżeli tu się odniosę do wypowiedzi pana radnego, musimy rozwiązać dwie rzeczy, o których pan teraz mówi na dzień dzisiejszy. O ilości złożonych deklaracji, czy o ściąganiu pieniążków, bo to jest dwie różne rzeczy. Na naszym terenie na dzień dzisiejszy mamy 7400 plus minus, nie wiem, jedna osoba, bo to pamiętam, dwie osób, które złożyły deklarację. Jeszcze w poprzednim roku było to 7600 osób, które złożyły na 9200 mieszkańców, jak mam. Proszę państwa, w każdym gminie jest ta różnica osób zadeklarowanych i osób, które są fizycznie zameldowane na danym gminie. Co zauważyliśmy w momencie, że stawka skoczyła nam z 6 zł na 15 zł. Ano, mówi się taka sytuacja, że jak jakieś dziecko, nie wiem, młodzież, dorosły różnie uczy się, pracuje, studiuje, zaczęły wpływać do nas poświadczenia w uczelni, że ta osoba przybywa poza miejscem zamieszkania. Mieszkańcy, którzy do nas przychodzą, którzy to pan inspektor składają deklaracje, czy zmieniają deklaracje, mówią wprost. Proszę panią, proszę pana, codziennie jak to było 6 zł, to ja nie patrzyłam, czy córka jest, czy córki nie ma, tylko te pieniążki przynosiłam. Jak jest to 15 zł, no to już zaczynam przybierać i zastanawiać się, bo to jest 150 w skali. Nie mamy możliwości zweryfikować, jeżeli ktoś przebywa za granicą, prosimy oświadczenia, żeby nam składali, żeby na jakiejś podstawie to było. Również pytamy się, jak mamy możliwość, czy pani Sobki z tą grupą nam pomogła parę razy, jeżeli ktoś tam jeszcze jakieś podejrzenie, że ktoś przebywa, a nie został zgłoszony do deklaracji. Ktoś tam jest zgłoszony, bo kwestia opłaty i ściągalności, całkowicie wypuszcza. De facto na dzień dzisiejszy obserwujemy, że to posiadanie do spadku jest w naszej gminie, bo nam trochę przez te parę lat nie spadło. Tak samo nam ubywa ludzi, którzy zgłosili deklarację. Jeżeli to będzie teraz zakładać hipotetycznie 20 zł, to już naprawdę zacznie się mieszkańcy, przepraszam, zresztą to złoty zacznie przeliczać, bo w skali roku 4 osoby na rodzinę, ale też się robi dość porządne pieniądze, że nie wiem, czy za lepiej się tyle wypłacą, co za odpady. Jeżeli jeszcze wrócę, to przepraszam do pytania pana przewodniczącego.
Jeszcze rok temu każda gmina, było to tam odnośnie tej stawki, co pan mówi, czy to jest stawka, która gmina ponosi, czy to jest stawka, której gmina dopłaca. Wcześniej to było, każdy mówił 6 zł, czy 8 zł, ale była sytuacja podobna jak u nas, że gmina niestety dopłacała do tego systemu. My te założenia, te 20 zł, które zrobiliśmy, to też nie oznacza, że ten system się zamknie w tych 21 zł. Bo może się okazać, że tych odpadów albo będzie dużo więcej, albo może zarobimy i będzie dużo mniej, chociaż zarobić na odpadach nie możemy. Jeżeli mówimy o ilości odpadów, no na przykład jakie są wytwarzane, ja tutaj na wniosek pana radnego Damiana Cielęckiego zrobiłem taką tabelkę, nie wiem czy pan Damian tutaj państwu dawał czy nie, takim odpadem mamy jedno w spokoju. Ilość odpadów, jaka na naszym terenie jest wytwarzana w kolejnych latach. Mamy tutaj lata, kiedy ten boom taki powstał, 15, 16, 17, 18, 1 roku 2015 roku. I przeczytam państwu ilość łączną odpadów, jaka została z naszego terenu odebrana przez firmę, która świadczyła usługi. I tak, w 2015 roku było to 1155 ton, w 2016 roku był ten taki skok gwałtowy, mieliśmy 1836, prawie 37 ton, w 2017 roku mamy 2051 odpadów, w 2018 2094 i w pierwszym półroczu 2019 roku mamy już prawie 1100, dokładnie 1095 odpadów. Czy ta ilość spada? Bo raczej cały czas tam powolutku rośnie. Nie wiem, w którym momencie to się zaczyna, w którym momencie to stanie. Powolutku, żeśmy od tego 2016 roku wyhamowali. Czy ilość, czy wysypisk śmieci nam przybyło w terenie? Może to się utrzymuje na stałym poziomie, może ten teren został w sąsiedztwie naszej gminy uprzątnięty, że nie ma możliwości brzydko nazwę podrzucania odpadów, bo mieliśmy problem z tym podrzucaniem odpadów na terenie pokrywy cementowni. Teren, który został zagospodarowany, nie widzimy, nie stwierdziliśmy, że ktoś tam w jakiś sposób tam tych odpadów, te odpady podrzucał. Zobaczymy, ten rok 2020 rokiem będzie takim rokiem też specyficznym, bo ten obowiązek się odbiął na poszczególne frakcje jest wymagany. W zeszłym roku było to takie wielkie oszukaństwo, wielkie bunt, że na początku przed przetargiem mówili, że będzie. Obowiązek będzie 28 bodajże grudnia, jak była sesja, okazało się, że nie będzie. Że nie będzie, tak? A już firmy poskładały na ilość tych transportów, ilość tych przejazdów. W tym roku tych przejazdów ma być tak, jak mówi ustawodawstwo. No, dezinformacja w zeszłym roku spowodowała, że ta stawka była taka, jaka była, 15 zł, może komuś się dało trochę taniej. Może dla nas lepiej, bo w tym roku byśmy wpadli w jakąś pułapkę finansową, że ta stawka by nam to nie skończyła. Tu mówimy jeszcze, pan zastępca podkreślił, że wieś będzie zarabiała. Ciężko powiedzieć, czy będzie zarabiała, tak jak pani tutaj radna powiedziała, to dla środowiska, dla osoby wiejskiej był strasznie duży problem z tym odpadem zielonym tak naprawdę. Tak? To jest ciężki. Bo to jest ciężki odpad. Znaczy my, jako mieszkańcy na wsi, żeśmy go wytwarzali, postępowaliśmy tak, jak postępowaliśmy, czyli składaliśmy go worki, wystawiamy, nagle dostajemy dzień, dwa i po informacji, że tego nikt nie przyjmie i znowu to zabiera, i znowu gdzieś to wysypuje i znowu coś w tym robi. Prowadzenie tego zwolnienia, jeszcze raz podkreślam, nie jest obowiązkiem, że mieszkaniec nie będzie się tych odpadów pozbywał. Proszę zwrócić uwagę, jakie mamy tendencje w naszym środowisku. To środowisko wiejskie to już nie jest tak, że ktoś wziął trawę, wyszedł gdzieś tam sobie wyrzucił, mamy piękne ogródki, mamy trawniki pokoszone, chcemy mieć przed domami ładnie, chcemy się pokrywać zgodnie z obowiązującymi przepisami z odpadami, więc wydaje mi się, w mojej ocenie, że nie będzie dużo osób, które będą zainteresowane tym zwolnieniem, po to, żeby nie mieć problemu, tak, z tym odpadem. Dobrze, dziękuję. Proszę panie Marku. Że teraz ja trochę pobronię osiedla, bo pan Sławek Kramacz, tego to udowodnił, że jest prawda. Panie Marku, ja nie. Ale panie Sławku, nie, to żartek mówię, tylko o co mi chodzi. Proszę państwa, jak mamy duże kabarety na osiedlu, to mamy dwóch panów z osady, pan Karol zna, biorą na wózek i spalają, zaciągają. Mają blisko, nie muszę jeździć po cały świat z wózkiem, ciągnąć parę kilometrów. Tak co pan Rafał powiedział. Druga rzecz. Mamy wiatr. Poprzednio jak były
pojemniki otwarte też napadał, waga się zwiększała, tak? No bo śmieci namokły deszczem, teraz są wiaty, pojemniki zamykane, nawet jak pojemnik mieszkaniec się zamknie, to wiata jest, tak jest. Trzecia rzecz, mamy węzły zrobione, blok już numer 4 ogrzewany jest centralny. Popiołu już ten blok nie wyprodukuje. Czekamy na następne bloki, tak? Piąta rzecz, to co pan Rafał powiedział, panie Sławku, blisko jest, duże ilości z plastiku przyjeżdżają, bo zarabiają na tym. A po wsi to trzeba jeździć od chałupki do chałupki i zbierać, ale dalej. Przychylam się do wniosku pana wójta. Dlaczego? Proszę państwa, czy Kasik mniej produkuje śmieci ode mnie, albo ja od Kasika więcej? No podobny wzrost, waga, no nie i tak dalej. Może podobnie nie? No odchody te same. No może konsystencja jest inna, ale nie ma. Panie Marku, żarty są potrzebne, dlatego że już jest parę godzin sesji. Ale teraz posłuchajcie mnie państwo. Kupujemy podobne towary, podobne te śmieci. I tu się przychylam do zdania wójta. Dlaczego? Firma jakaś nam sprzedaje towar, my kupujemy to w opakowaniu i tak dalej, tak? Bierzemy towar, my mojemu opakowaniu musimy to opakowanie wyrzucić i to zrobić. Druga firma zarabia na tym opakowaniu. Ale firmy ile się dokładają? 4 euro. A my za wszystko płacimy, czyli tak, płacimy za to, że chcemy kupić telewizor, opakowanie wyrzucamy. Druga firma, płacimy i za to, że wywiezie to opakowanie i zarobi na nim. I tu się przychylam, że ten rząd musi się zastanowić nad tym, bo to będzie, wiecie, no Rafał też świetlany, to no, ja daję wam przykłady z życia. I teraz tak, podobnej ilości, panie Sławku, produkuje mi śmieci pan czy ja, a na osiedlu jest lepiej dla wywożącego śmieci, bo ma wszystko w kupie i dużo, Czyli bierze te plastiki, dużo papieru bierze, no i dużo, dlatego to, co pan Rafał powiedział, on woli na osiedle dwa razy przyjechać, czyli ta podróż, ale ma z tego zarobek, bo ma pełne kontenery papieru czy plastiku, tak? A na wsi tą sumę musi zbierać kilka razy, by musiał okrążać wieś. Wiadomo, pan Sławek sobie wypije mleko od krowy, ja muszę kupić w kartonie, tak? No to ten karton jest dodatkowy, no. Kupić krowę. No tak, kupić krowę, no. Trzymajmy się na wioskach, na sołectwach, zabudowa jedna wielka rodzina, nie od chałupki do chałupki. Krowy nie ma, może łatwiej teraz na Wieśnicy znaleźć się na sumisce, bo podobno są dużo gospodarze. To co pan wójt, macie odniósł do moich słów, to co pan wójt powiedział, to wiadomo, że to nam z góry narzucają, tak, minister. I my, jako to wspomniałem, jako gmina, jako radny, z tym się borykamy, to jest dla nas bardzo duży problem, tak. Ja tu zasugerowałem, skąd to się bierze i mimo wszystko pan przedstawia swoje fakty, ja swoje fakty. Nie wiem, trudno mi jest przekonać się, żeby to była różnica 20 groszy. Tak, pan Rafał powiedział. Mimo wszystko. Ilość takie są realne. Najgorsze jest to, że ktoś dla nas sprzedawał pewne rzeczy, na które my nie mamy wpływu. I tak samo i pan Sławek ma rację, że zabudowy rodzinny jeździ częściej do tych odpadów. Możemy sobie tylko stworzyć... No dobrze, nasze... ale ja mam tam jeszcze jeden przykład i się zamykam. Słuchajcie, co było z reklamówkami? Teraz rząd nam każe płacić za winane reklamówkę, tak? A dlaczego nie każe płacić firmom za to, że nam sprzedały w opakowaniu telewizor? Żeby nam było taniej na utylizację tych śmieci, mniejsze koszty za śmieci, tak? Czyli wszystko my musimy. Jak reklamówkę w reklamówce kiedyś dostawałem sztukę za sztukę, bo złotówkę zapłaciłem za pierwszą, a później miałem wymianę, tak teraz za każdą sztukę, którą chcę wymienić, muszę 20 groszy zapłacić. Chociaż ja już zapłaciłem za te reklamówki w poprzedniej umowie, że będzie do końca świata wymieniana, tak? Zgadza się, panie Marku, rozmawiamy tu o problemach rządowych, tak? O problemach ustawowych. My nie jesteśmy od razu w gminie. No dlatego ja mówię, daję przykład prosty. Dlaczego nie dopłacają do opakowań za telewizor? Bo kupujemy telewizor, tak? Mimo tego, że mówiłem, że możemy się liczby wieczorem, to my właśnie, idźmy do przodu. Mamy no, jakie mamy przepisy? Proszę bardzo, żeby się zastanowić nad tym, co dalej musimy zrobić z naszą uchwałą. Tą uchwałę od nowego roku musimy wprowadzić w życie, no bo taki na nas ustawodawca nałożył obowiązki. Propozycje ja na ten odbiór tych odpadów, bioodpadów, te 2 złote wygórowałem, ale dalej, żeby ja w taki sposób mieszkańców zachęcić. Stawkę poprzednią państwo znacie, bo te 15, 30 zł i no nad tym się zastanówmy, bo ustaw nie zmienimy, tak? Nie jesteśmy od tego, każdy ma rację, że ten system jest zły, że nie na tym to powinno polegać. Najlepszym rozwiązaniem było to, co pan mówił, powiedział, że przyjeżdża do mnie firma, bierze
10 km, 20 km za to płacą, za tą konekcję. Niestety, tego nie ma. Panie przewodniczący, jedno zdanie. Szanowni państwo, zastanówcie się, że tona dobrego węgla to jest 900 zł, a tona śmieci 800. Do czego to dochodzi? I my powinniśmy zrobić ogólnokrajowy taki zlot, a Wielbica powinna ten przykład. W jakim sensie? Napisać petycję do rządu, wytłumaczyć, przykłady podać i żeby inni pobierali to, żeby ten rząd zareagował, żeby ci, którzy produkują, nam to sprzedają i zarabiają podwójnie, potrójnie na nas, żeby wziął to pod uwagę, to co pan wójt powiedział. 4 euro firma płaci, a w Czechach 80. Czyli tam mieszkaniec może mieć o tyle euro tańsze śmieci, tak? Bo firmy się dokładają do tego, co sprzedają nam z opakowaniami. Ale na logikę to jak weźmy te śmieci, to każdy się pozbywał tych śmieci i sądzę, że ich wydał tyle, a to zamiast opadać tona, to rośnie. Nie wiem, to jest takie. Słuchajcie, niedługo to się będą mówić o śmieci, bo jak śmieci przekroczą cenę węgla, to gdzie? Nie trzeba kopalni. On przyjedzie, będą się mówić o śmieci firmy. Dobrze, panie radny Kaluga. No bo będzie za to śmieci. Proszę, panie radny Kaluga, i kończymy tą dyskusję, bo. Chciałem po prostu zapytać też, bo jeżeli chodzi o moją miejscowość między innymi, to panowie te estetyki konkretnie zaglądają, worki odrywają i po prostu robią segregację, tak na marginesie końca. I nawet nie zostawiają oczywiście niektóre worki jadą dalej, ale to już nie o to chodzi. Ale chciałem zapytać też, panie inspektorze, po prostu ile tych deklaracji jest na śmieci, bo tu jak pan radny mówi właśnie, jak jest to święte po prostu, jeżeli chodzi o segregację konkretnie, bo ja tak trochę domniemuję, że po prostu, że no tej segregacji bardzo nie widzę tak dokładnie. Co? Ja tak, po 6 pojemników mam. Okej, bardzo miło. To bardzo miło. Tylko, że tu cena po prostu pokazuje, że tak powiem, jak to mniej więcej wygląda. I tu chciałbym naprawdę, no tak bądźmy szczerzy, no zerknijmy na tę sytuację tak, faktycznie z gruntu, jak to wygląda, bo wszystko w zasadzie ciągniemy z tych wiosek okolicznych po prostu, że tak powiem, też. To trzeba sobie powiedzieć jasno. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jeżeli na przykład na wioskę przyjeżdża auto dwa razy czy trzy, a do osiedla przyjeżdża 8 razy, jak to jest taka sytuacja, jak to wygląda, no to ja nie rozumiem, że po prostu jest różnicy 20 groszy, jeżeli chodzi o. Pali was, pali więcej, to po co godzina pracownikowi trzeba zapłacić. No na razie, dziękuję bardzo. A jeszcze ja mam pytanie. Proszę panie. A panie inspektorze, czy ma ktoś nadzór nad ilością tych śmieci wyjeżdżających, dajmy na to z gminy naszej i wjeżdża na jakiś typowy punkt odbioru? Czy to ktoś waży, czy to jest de facto z naszej gminy, czy po drodze na przykład zajeżdża na gminę Kowala taki samochód i dopakuje jeszcze tych śmieci, dajmy na to 3 tony? Jaką mamy pewność? Już po kolei że to są nasze śmieci. Są sesje, my z tymi samymi problemami na te same pytania odpowiadam. Czy piesy są? Wystarczy odsłuchać. Pierwsze pytanie, że mówimy o osiedlu dworowych na razie. Na osiedlu wszyscy mieszkańcy, wszyscy dworowi mają dworzowe deklaracje, że jest jedyne miejsce, bo jest to 100%. Dlaczego? Bo są zarządy wspólnot, które wyglądają jak nie wiem, jak szeryfowy, tak? Nie ma problemu. Jeżeli chodzi o segregację na osiedlu, owszem, są problemy z segregacją. Mamy zgłoszenia od tym, że gdzieś tam w pojemnikach to istnieje. Proszę zwrócić uwagę na jedno. Powstały stosunkowo niedawno altany śmietnikowe, do których te odpady, w których te altanach są te pojemniki zbierane. Każdy z mieszkańców dostał klucze, każdy z mieszkańców ma możliwość. Z tego co słyszałem, ma możliwość dostania się w altanie. Z tego co tu rozmawiamy z zarządami, nawet będą kamery montowane w altanach, żeby ten proceder wyeliminować. Ja wiem, że to się w 100% nie da wyeliminować i pewnie słyszycie w mediach, jakie są sytuacje i z budowy, z spółdzielni mieszkaniowej pisamy do ministerstwa, bo jaki mamy problem? Zabudowy jednorodzinnej jest certyfikacja, ale panie Ksiński czy ten źle posegregował, zgłasza do nas, my na podstawie tej deklaracji, którą no nie deklaracji, tylko tej uchwały, którą dzisiaj teoretycznie rozmawiamy, naliczamy tą stawkę podwyższoną dwukrotnie, czy trzykrotnie, czy czterokrotnie. W przypadku zabudowy wielorodzinnej zapłacą wszyscy, którzy są przynależni do tej wiaty świetlnej. Mają być, my mamy dostępne rozpisy, jak to zrealizować. Jest na stronie internetowej.
Słyszałem, że już zaczynają być jeszcze rozpiski na altanę. Nie wymagajmy, żeby coś, co w Polsce trwało 2000 lat, może nie, zostało zmienione w ciągu tego czasu. Wiesz już na pewno lepiej w stosunku do tego, co było parę lat temu, że wszystko było do... Pamiętamy, co było wcześniej, jeszcze w tym 2016-2015 roku, było dwie frakcje, sucha mokra. Mieszkańcy się nauczyli, że tam gdzie plastik, tam butelka, tam wszystko. W pewnym momencie ktoś prowadził, że 4, mówi 5, a teraz 6. W końcu 6 frakcji, no to też można trochę nerwa złapać, bo zawodowie wielorodzinnej ma tą możliwość, że biorę ten odpad i ja go wyrzucam z domu, mam czystą ładnię, ja go nie widzę. Zawodowie wielorodzinnej, ja go przez miesiąc muszę gdzieś tam trzymać i magazynować, zanim ta firma wywozowa zabierze. Nie każdy posiada odpowiednich pojemników. W tym roku to poszukano też, że mogą to być tylko i wyłącznie worki do zbierania odpadów. Nie pamiętam tam ilość deklaracji w naszym terenie, jak to się codziennie zmienia, że 9260 osób mieszkających na naszym terenie zgodnie z ewidencją ludności. W każdej gminie nie spotkałem się, jak myślimy po spotkaniach tego typu rzeczy, że 20% mieszkańców naprawdę na naszym terenie nie ma, no czyli mają już na studia, dzieci muszą się w szkołach, w internatach, ludzie zapraszają do mieszkańców, zamieszkają nawet poza granicę naszego państwa. Wątpię, żeby coś takiego, żeby to się zrealizowało. Jeszcze jedno powiem, bo może paść na przykład na jakieś naprawy. Czy jest możliwość wdrożenia wszystkich mieszkańców w zgodzie z ewidencją ludności? Nie, nie ma takiej możliwości, ponieważ ustawa mówi wyraźnie, że obowiązek odliczenia odpadów gospodarowania odpadami spoczywa na osobach, które zamieszkują w danym miejscu. Jeżeli ktoś ma trzy podróże mieszkane i po obocenie, to można to spać na to będzie mi zapłacić tego. Nie ma takiej możliwości. Dziękuję, proszę pani radna. Chciałam zapytać w naszym kierunku, to czy my jako gmina mamy jakiś wpływ na to, poza tym oczywiście, że będziemy ograniczać wyrzucanie tych śmieci, ograniczać tylko nasz. Mamy jeszcze jakiś inny wpływ na zmniejszenie tej ilości? Nie, no. Albo na koszty tej utylizacji. Niech mi pan powie, czy na przykład te śmieci mamy podpisaną umowę z wykonawcą i wykonawca jest zobowiązany, nie wiem, już nie musi mieć podpisanej umowy z wykonawcą, tak? Czy możemy na przykład wymusić, czy narzucić mu, żeby wywoził na przykład do województwa świętokrzyskiego nasze odpady, jeśli tam będzie tańszy ten wykon? Co to nam zmienia stawkę na wykonawcę? To jest tylko jego gmina. I po co nie ma się sprawy, nie ma się to zostało wyłączone. Nasz wykonawca zaproponował taką inną stawkę. A czy on to wybierze do Gdańska, czy nie wiem, do Kielsk, to jest jego sprawa i on na tym zarobi. My wnioskujemy, znaczy kolega przeszedł, tak? Że ktoś składa nam najniższą ofertę. Ktoś się zapyta, bo powiedzą, że no, w Jastrzębiu, czy ktoś złożył za 15-16, jemu się to opłaca, my płacimy zakładem 21. Nie jestem Państwu w stanie powiedzieć, dlaczego ten wykonawca u nas nie wystartował w przetargu. Może nie posiada mocy przerobowej, może nie ma umowy, na pewno mają jego podpisane, bo my tak żądamy, żeby była możliwość, może nie możliwość, tylko żeby miał gotowość przyjęcia i przekazania odpadu, więc on tam przekłada pewne dokumenty. Są, dużo jest takich małych firm, które łapią sobie, brzydko powiem, nieduże miejscowości, gdzie powstaje mnożenie odpadów, bo nie ma większej możliwości poddać takiej umowy z takim instalacją. Duży teoretycznie może więcej, ale tutaj stawki są całkowicie inne. Chciałam jeszcze zapytać panie kierowcy, co rozumiem, że ta kwota została wyznaczona na podstawie ubiegłego roku? Tak. A co jeśli na przykład w tym roku oddamy mniej tych odpadów do na przykład do pierwszego półrocza? Będziemy mieli taką świadomość, że oddaliśmy mniej. Czy będziemy wtedy obniżać na przykład tą stawkę? Proszę pani. Tą cenę? Mamy jeszcze raz. Bądź jeśli oddamy więcej, czy będziemy musieli podnieść? Proszę słuchać. Nie, ta cena jest szusza. Cena jest na dzień dzisiejszy stała. Kwota za tonę.
ilość odpadów nie jesteśmy w stanie, przewidzieć. Ale jeżeli odpady są odbierane i płaci gmina za tonę, obowiązkiem firmy jest przedłożenie nam co miesięcznego wykazu ilości odebranych odpadów z naszego terenu. I na przykład w lutym będziemy mieli, że w styczniu odebrali tyle i tyle odpadów na tyle i tyle złożonych deklaracji. My w ciągu 10 minut jesteśmy w stanie przeliczyć, czy to nam się zwróciło, czy dołożyliśmy, czy musimy stawkę zmienić. My, wydaje mi się, moim zdaniem, że nie zmienimy stawki, żeby no, tak się stało, fajnie, że ta stawka została zmniejszona, bo nie wiem z jakiego powodu, bo ilość odpadów spadnie, bo rząd coś zmieni, że ten pierwsze półrocze dopiero pokaże nam, czy jaka jest ilość odpadów i czy możemy to zmienić. Dlaczego? Bo każdy miesiąc wiąże się z wytwarzaniem różnych frakcji odpadów. A to są popioły, a to są bioodpady, a to są jakieś inne odpady plastiki. A to są prezenty świąteczne, prezenty. Dokładnie, ale te pół roku już da nam obraz, co się dzieje. I wtedy znowu się spotkamy tutaj, jak się nazywamy, może i wcześniej, nie wiem. I podejmiemy sobie, ja Państwu przedłożę, czy koleżanka, która zajmuje się pod względem księgowym, pokażę. Słuchajcie. Tyle i tyle wyszło na zaopatrzenie, przeliczenie na jednego mieszkańca wynosi to tyle i tyle. Co robimy? Czy zarobiliśmy, czy straciliśmy na tym? Ale dopiero możemy powiedzieć za pół roku, jeżeli ustawodawca nie wprowadzi jeszcze czegoś nowego, bo już się głośno mówi, że po nowym roku ma być, teraz była rewolucja, później kontrrewolucja, teraz już nie wiem jak to nazwać, czy wsiadło pająk, czy co ze śmieciami. No, nie idzie to wszystko w dobrym kierunku. Ale no, musimy stanąć przed dylematem, podjąć dzisiaj tą uchwałę, żebyśmy mogli od 1 stycznia rozprowadzać tych mieszkańców deklarację, żeby mieszkańcy mogli nam składać pieniądze, żeby opłacać system cały. Tak? Dlatego chorym na jaka wracam do tej posłusznej dyskusji, bo to jest bardzo ciekawe. Wracam się potem do. Założę ten układ, żebyśmy się zastanowili nad stawkami. Dobrze, dziękuję. Proszę jeszcze panie. Tak, panie podsumowanie, bo naprawdę ta dyskusja mogłaby podejrzewam trwać całą dobę. Jeżeli chodzi o uchwałę, to do pana pytanie w sumie. Mamy rozumieć, że rekomenduje pan nam tutaj stawkę 21 firmy, która obecnie to.